No, zacznę może od tego pojęcia doktryny Gierasimowa, bo my tak faktycznie w debacie publicznej bardzo często posługujemy się tym hasłem. Natomiast w praktyce to nie jest doktryna, to jest zbiór pewnych koncepcji, które szanowny szef Sztabu Generalnego przedstawiał na różnych forach, głównie w trakcie takich corocznych debat na temat polityki bezpieczeństwa w Akademii Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. I tak naprawdę to myśmy wymyślili sobie to pojęcie doktryna Gierasimowa. Całe szczęście w rosyjskiej polityki i jej efektywności polega na to, że te cudowne, logiczne, bardzo mądrze konstruowane koncepcje geopolityczne są realizowane w sposób skandaliczny i de facto uniemożliwiają osiągnięcie tych celów. Czyli i tutaj myślę, że było dokładnie tak samo. Podejrzewam, że w tym wypadku lobby wojskowe przekonało Putina, że bardzo szybko osiągną cel, czyli dojdą siłami, uderzeniem militarnym do Kijowa, a ludność Ukrainy, czy też prorosyjskie ugrupowania dokonają zamachu stanu i nastąpi zmiana władzy. Opór armii ukraińskiej, który zablokował osiągnięcie celu w postaci zdobycia Kijowa, po prostu jakby zakończył tą sferę. To jest jakby taka, pozwolę sobie przywołać może jako przykład taki mało znany, ale chcę go podkreślić, jak pięknie taką formułę grup protestu usiłował zbudować pan ambasador Andrzejew w Polsce nawet z chwilą przyjazdu, gdzie jakby pierwsze jego działania, pierwsze miesiące prowadzenia misji dyplomatycznej w Polsce to było stworzenie grupy zaprzyjaźnionych dziennikarzy i analityków politycznych oraz struktur gospodarczych, którzy byli zapraszani na spotkanie z panem ambasadorem i który w trakcie tych spotkań pan ambasador stawiał różnorodne tezy, które miały pobudzić do reakcji te środowiska, co miało docelowo pozwolić na określenie możliwości pozyskania albo skreślenia danej osoby, jeżeli chodzi o to tak zwanego agenta wpływu. Miałem okazję uczestniczyć w jednym z takich spotkań i w zasadzie w gronie politologów zajmujących się problematyką wschodnią, w zasadzie tezy, wobec do których prosił o odniesienie się pan ambasador, miały tak prowokacyjny charakter, że nawet trudno ocenić, bo pozwolę sobie podać pierwszy z brzegu przykład. Teza, żeby skomentować stan stosunków polsko-rosyjskich. W kontekście następującej wypowiedzi. Najlepsze były w okresie 1945-1989. Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak witają na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzisiaj naszym gościem już po raz nie pierwszy i nie drugi jest pan profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert od spraw polityki bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów morskich. Bardzo cieszymy się, że pan profesor przyjął nasze zaproszenie, szczególnie, że w ostatnim czasie ukazał się artykuł autorstwa pana profesora. Jego polski tytuł brzmi Rosyjskie operacje specjalne, a tak zwana doktryna Gierasimowa, który ukazał się na łamach przeglądu geopolitycznego. I to jest jakby taki impuls czy czynnik, który zachęcił nas do tego, żeby tej problematyce przyjrzeć się trochę bardziej dokładnie, więc zachęcam Państwa do tego, żeby tę rozmowę wysłuchać. Mam nadzieję, że wiele ciekawych tematów uda się nam poruszyć i jeszcze raz dziękuję Panie Profesorze, że jest Pan z nami. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i dzień dobry. Panie profesorze, kategoria operacji specjalnych, no operacji specjalnej przez ostatni ponad rok jest nam wszystkim bardzo, bardzo dobrze znana. Zresztą Rosja raczej wojen nie prowadzi, tylko w zdecydowanej większości prowadzi różnego typu operacje specjalne. I w tym kontekście pojawia się kategoria, hasło doktryny Gierasimowa, którą tak jesteśmy trochę
w debacie publicznej straszeni jak takim wilkiem z lasu, taką nowoczesną formułą wojny nowej generacji, którą to Rosjanie wymyślili. Nazwisko szefa sztabu generalnego, aktualnie ciągle aktualnie tą funkcję piastującego, jeszcze dodaje tutaj jakby i jemu, i tej doktrynie powagi, no bo nierzadko aktywny wojskowy czy polityk może się poszczycić, że od jego nazwiska mamy na całym świecie spopularyzowaną doktrynę. I w tym kontekście chciałbym tak porządkująco zapytać pana profesora, no jak można scharakteryzować rosyjską doktrynę prowadzenia operacji, specjalnych operacji? No, zacznę może od tego pojęcia doktryny Gierasimowa, bo my tak faktycznie w debacie publicznej bardzo często posługujemy się tym hasłem. Natomiast w praktyce to nie jest doktryna, to jest zbiór pewnych koncepcji, które szanowny szef sztabu generalnego przedstawiał na różnych forach, głównie w trakcie takich corocznych debat na temat polityki bezpieczeństwa w Akademii Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. I tak naprawdę to myśmy wymyślili sobie to pojęcie doktryna Gierasimowa w oparciu o te wystąpienia oraz publikacje, które przedstawiali różnego rodzaju oficerowie, analitycy rosyjscy w trakcie tychżeż dyskusji, którzy reprezentują takie, my to nazywamy umownie, postępowe skrzydło rosyjskiej armii. Tak? To jest taka dyskusja, która toczy się w Rosji od 2000 roku, czy ta wojna nowego typu, bo oni tak faktycznie ją nazywają, ma być wojną z wykorzystaniem właśnie broni precyzyjnej i oddziaływania psychologicznego, czy też ma być wojną tak zwaną konwencjonalną z wykorzystaniem czynnika odstraszającego, czyli arsenału jądrowego. To jest taka dysputa, która tam się toczyła i ta koncepcja oddziaływania w pięciu zasadniczych sferach funkcjonowania każdego bytu politycznego określonego jako państwo czy sojusz państw, czyli sfery informatycznej, infrastrukturalnej, politycznej, militarnej, społecznej i ekonomicznej, przyjęło się, że ta koncepcja działania będzie tą tak zwaną doktryną Gierasimowa. Stąd mówimy o tym, że nie ma podziału na okresy narastania konfliktu czy sporów międzynarodowego, czyli ta rosyjska koncepcja działań militarnych nie przewiduje podziału tego klasycznego na stan stosunków międzynarodowych w postaci pokoju, kryzysu i wojny. W związku z tym nie mamy możliwości prowadzenia wojny, tylko mamy konieczność prowadzenia czegoś, co nazywamy operacją specjalną. I ta operacja specjalna w rozumieniu rosyjskim jest to po prostu kompleksowa koncepcja oddziaływania międzynarodowego, która ma umożliwić osiągnięcie zdefiniowanych interesów państwa przy pomocy różnego rodzaju, i tutaj mocno chcę podkreślić, skorelowanych wzajemnie środków oddziaływania w tychżeż obszarach, o których mówiłem, i pewna modyfikacja, która nastąpiła na przełomie 2015-2017 roku, gdy zakładano, że środki oddziaływania militarnego mają być czynnikiem, w zasadzie elementem kończącym operację specjalną, czyli użycie komponentu wojskowego ma być elementem ostatnim danej operacji na rzecz jakby powrotu do takiej wizji prowadzenia operacji specjalnej z użyciem komponentu militarnego jako elementu składowego działań, nie ostatniego etapu działań, ale równolegle prowadzonego z tymi pozostałymi pięcioma sferami oddziaływania. Czyli użycie siły zbrojnej ma mieć jakby charakter stały, równoległy do innych działań. Stąd to jest ta modyfikacja ostatnia, którą obserwujemy w tej chwili w trakcie tejże właśnie operacji specjalnej wobec Ukrainy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te założenia. Natomiast jeżeli byśmy chcieli usytuować te operacje specjalne w rosyjskiej koncepcji,
To powiedziałbym w ten sposób, że my musimy nauczyć się jakby pewnej takich stałych założeń rosyjskich. Czyli operacja specjalna jest z jednej strony czymś, co nazywa się w języku rosyjskim maskirowką, czyli ukrywaniem celów strategicznych, które chcemy osiągnąć, a z drugiej strony jest to działanie uniemożliwiające zareagowanie państwa zaatakowanego na formułę prowadzonych wobec niego działań. Czyli po prostu jakby ta operacja specjalna zakłada, że państwo zaatakowane nie może użyć swojego instrumentarium wobec atakującego ze względu na ograniczenia, które wprowadza dla jego polityki, która wprowadza dana operacja specjalna. Posłużę się takim przykładem 2014 roku. Wyobraźmy sobie, drodzy panowie, że władze ukraińskie decydują się na wysłanie oddziałów wojskowych, armii i przeprowadzają wyprzedzające ataki na działania separatystów donbaskich. Tryb narracji i sytuacja polityczna wyglądała w sposób następujący. Władza państwowa użyła siły militarnej przeciwko grup społecznych, czyli pewnej mniejszości etnicznej czy językowej, która domaga się prawa do samostanowienia się w zakresie swojego funkcjonowania na danym obszarze. Czyli de facto to Ukraina byłaby agresorem, czy państwo ukraińskie byłoby agresorem prowadzącym działania wojenne przeciwko swoim obywatelom. To jest jakby taki clou tej definicji działań specjalnych, które wymyślono w zapleczu intelektualnym pana generała Gierasimowa, dokładnie wymyślił to pan pułkownik Rubow. Panie profesorze, powstaje w takim razie pytanie, skoro operacje specjalne mają tak naprawdę wykorzystywać bardzo szerokie instrumentarium, mają wykorzystywać też pewną specyfikę państw, wobec których są prowadzone. Czy jesteśmy w stanie wyodrębnić pewny zespół cech, albo może nawet inaczej trochę to nazwać, takich słabych punktów państw, wobec których Federacja Rosyjska myśli o stosowaniu operacji specjalnych, które właśnie umożliwiają stosowanie tych wszystkich narzędzi w sposób hybrydowy, tak jak pan profesor przedstawił nawet przed chwilą, że ciężko jest nawet prewencyjnie zareagować, a równie ciężko jest zareagować nawet post factum, żeby się przeciwko temu skutecznie bronić. Czy jest jakiś zespół właśnie tych cech, które pozwoliły Rosjanom tego typu założenia doktrynalne stworzyć? Tak, i tutaj jakby musimy popatrzeć na to właśnie w kontekście tej koncepcji działań specjalnych. Więc aby w ogóle powiedzieć, czy my możemy się bronić przed tymi działaniami, musimy sobie określić specyfikę tych operacji specjalnych. Ona jest dosyć, powiedziałbym, złożona, ponieważ Rosjanie te operacje specjalne w zasadzie podzielili na trzy kategorie w dwóch różnych formułach. W związku z tym możemy mówić, więc musimy sobie jakoś spróbować to wszystko poukładać w ciąg logiczny. Więc po pierwsze, Rosjanie dzielą te operacje specjalne z punktu widzenia celu, jaki sobie przyjęto dla nich. Czyli mamy operacje specjalne prowadzone w celu osiągnięcia, przepraszam, mające na celu osiągnięcie jakichś założeń, czy też konkretnych celów strategicznych o szczeblu operacyjnym i taktycznym. To jest jakby pierwszy punkt tego podziału, czyli cel strategiczny to jest zmiana generalnie sytuacji strategicznej w wymiarze globalnym. Cel operacyjny jest to przeniesienie czy osiągnięcie tych celów na poziomie ponadregionalnym, czyli miejscach ulokowania interesów Federacji Rosyjskiej. I cel taktyczny to jest taki cel doraźny, to są takie cele doraźne, czyli mające na celu wzmocnić prowadzoną politykę oddziaływania międzynarodowego. To jest jakby, więc to są jakby ten pierwszy wstępny podział, ale niestety jeszcze on został bardziej pogłębiony poprzez podział na operacje o charakterze politycznym i operacje o charakterze militarnym. Jeżeli weźmiemy
tą sferę polityczną, bo ona jest jakby tutaj bardziej nas interesująca, to powiedziałbym, że sposób oddziaływania rosyjskiego zakłada zawsze, że ta operacja ma uzupełnić lub wzmocnić sposób oddziaływania innych instrumentów polityki zewnętrznej, albo uzyskanie określonego poparcia politycznego dla określonych celów. I tutaj mamy do czynienia z dosyć szeroką gamą, z którymi nie do końca jesteśmy w stanie sobie poradzić. Dlaczego? Dlatego, że bardzo istotnym elementem tej koncepcji działań specjalnych jest oddziaływanie na społeczeństwo, nazwijmy to w cudzysłowie, zaatakowanego państwa. Z wykorzystaniem środków oddziaływania socjotechnicznego bardzo mocno, z wykorzystaniem środków oddziaływania, które oni nazwali umownie agentami wpływu oraz możliwościami stosowania różnych form prezentacji swojego stanowiska. Zwróćcie panowie uwagę na takie, wydawać by się może błahe zdarzenia, ale mamy do czynienia z wysadzeniem tamy na Dnieprze, tak? Równolegle z tym faktem, narracją, którą Rosjanie uzyskują, mówiąc, że to nie oni wysadzili tamę na Dnieprze, po raz kolejny w mediach świata zachodniego, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, to wbrew pozorom w prestiżowych mediach, poprzez Washington Post zamieścił na ten temat artykuł, ukazał się tekst mówiący o tym, że Nord Stream wysadzili Ukraińcy przy pomocy Polaków. Tak? I nagle się okazuje, że takie informacje uzyskał a to duński, a to niemiecki, a to amerykański dziennikarz. To jest właśnie ta umiejętność wykorzystania społeczeństwa do wykreowania sytuacji. Celem tych operacji jest stworzenie takiej oto formuły oddziaływania, że społeczeństwo zaatakowanego państwa nie tyle ma popierać rosyjską politykę, tylko nie zgadzać się z polityką prowadzoną przez własne władze. I z tym sobie, proszę państwa, słabo radzimy, aczkolwiek jakby oceniając ostatni rok, to muszę powiedzieć, że przynajmniej w polityce amerykańskiej możemy dostrzec zasadniczą zmianę i próbę zlikwidowania czy ograniczenia efektywności tego rodzaju działań. Zwróćcie też panowie uwagę na to, że o ile w trakcie wojny, pierwszej części tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, czyli lata 14-15, w zasadzie cały świat, a zwłaszcza media, mówiły językiem rosyjskim, czyli przekazywano rosyjską narrację. Amerykanie wyciągnęli wnioski. Cała operacja 2022 została zdominowana przez narrację amerykańską. To jest jedyny na dzisiaj skuteczny środek oddziaływania, czyli paradoksalnie musimy uzyskać wpływ na media i to media zarówno tradycyjne, jak i nowego typu, po to, aby zniszczyć narrację rosyjską. To jest na dzisiaj jedyny polityczny środek skutecznego niwelowania działań specjalnych Federacji Rosyjskiej. Jeszcze raz powtórzę, oni w tej formule politycznej skoncentrowali się na uzyskiwaniu swoich celów przy bardzo istotnej roli społeczeństwa państwa zaatakowanego, która ma się sprzeciwić polityce własnych władz. No i tutaj bym chciał pana profesora właśnie jeszcze dopytać o to, o co pan powiedział przed chwilą. No bo nie powiem nic odkrywczego, jeśli stwierdzę, że my, Polacy, jesteśmy społeczeństwem niesamowicie spolaryzowanym. Wydaje się, że mamy do tego jakieś kulturowe predyspozycje w naszym życiu społecznym. Są pewne tendencje, które powodują, że ta polaryzacja przychodzi nam może trochę bardziej naturalnie niż inne. Choć może przesadzam i to jest taka obserwacja za bardzo krytyczna dla nas. I w tym kontekście są eksperci, którzy wskazują, że w okresie pandemii COVID-19
sztuczne podsycanie niektórych ruchów kontestujących politykę ochrony zdrowia z tamtego okresu było stymulowanych przez działania rosyjskie, a dowodów tego szukają w tym, że te same środowiska później angażowały się w kampanię no, popierające rosyjską narrację wobec wojny na Ukrainie. Takich poszlak, bo to pewnie nie są dowody, można znaleźć więcej. Czekają nas w tym roku wybory. W końcu października albo na początku listopada. Wiele wskazuje, że to też będzie moment, w którym będzie szczególnie ta polaryzacja rosła. I teraz w kontekście doktryny Gerasimowa i tego, co pan profesor powiedział, jak społeczeństwa demokratyczne, bo takim jesteśmy, to bez dwóch zdań, mogą się bronić? No bo przecież spór jest naturalną cechą elementem demokracji. Jak zaczniemy cenzurować informacje, no to utracimy wolność, która jest gdzieś tam wielką wartością debaty publicznej, a z drugiej strony, nie kontrolując przekazu informacyjnego, pozwalamy wprowadzać takie wirusy propagandowe, pozwolę sobie na takie ukucie takiego kolokwializmu w tej chwili, które są dla nas dewastujące. Jak pan profesor, co pan profesor o tym myśli? To zgadzam się w pełni z pana tezą. Generalnie tak, ta rosyjska wizja operacji specjalnych, jeżeli chodzi o tą sferę społeczną, przede wszystkim zakłada właśnie uzyskanie możliwości wpływu na sposób prezentowania określonych działań przy wykorzystaniu zarówno grup protestu, jak i tak zwanych troli, które mają kreować określone formy narracji danych wydarzeń, które mają miejsce w poszczególnych państwach. I to przerobiono bardzo wyraźnie zarówno w wyborach amerykańskich, jak i niemieckich czy francuskich. I to rozwiązanie jest chyba jedyne, jakie możliwe, to jest, proszę Państwa, praca nad świadomością społeczną i ograniczanie możliwości tworzenia tak zwanych baniek informacyjnych. My musimy pójść w tym kierunku, że takiej debaty, otwartej debaty publicznej, w której będziemy przedstawiać różne formy narracji, argumenty i jakby logika funkcjonowania państwa demokratycznego zakłada, że możemy mieć inne poglądy, możemy się spierać, ale powinniśmy mieć możliwość przeprowadzenia merytorycznej dyskusji nad nią. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, że będziemy tylko prowadzić narrację walki na hasła, no to poddajemy się bardzo szerokim stopniu możliwością tejże narracji rosyjskiej i siły jego oddziaływania. Także tu musimy wracać do prowadzenia debaty publicznej opartej o argumentację swoich tez i dowodzenie słuszności swoich propozycji. I aż się prosi o poszerzenie procesu edukacyjnego polskiego społeczeństwa. Jesteśmy, proszę, rozmawiamy jako pracownicy uczelni wyższych. Powinniśmy prowadzić działania mające na rzecz budowania świadomości obywatelskiej, tworzenia rozwiązań z zakresu poszerzania wiedzy. Ja powiem wprost, dzisiejszym instrumentem zapewniającym bezpieczeństwo państwa polskiego w sferze społecznej, czy odbioru społecznego tej narracji medialnej jest poszerzenie na przykład programu wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej. Także musimy iść w kierunku uświadamiania społeczeństwa. Nie możemy przecież zabronić komuś głosić poglądów pod warunkiem, że one nie mają charakteru działań, które definiuje jako zabroniona nasza konstytucja. Natomiast, czyli promowania określonych ideologii. Natomiast poglądy każdy z nas ma prawo mieć i i powinniśmy tylko dążyć do tego, aby te poglądy wynikały z jakiejś wiedzy i świadomości społecznej. Tutaj innego rozwiązania nie ma. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i świadomego obywatela. Panie profesorze, w tym kontekście pozwolę sobie na takie pytanie, no może zbyt upraszczające, ale wydaje mi się ono zasadne, no bo jeżeli doktryna Gerasimowa, czyli umownie ten zbiór wszystkich działań specjalnych, które intelektualnie Rosjanie wytworzyli, no, jest ukierunkowany na społeczeństwo, jest ukierunkowany na jakieś tam strategiczne punkty, to znaczy, że ma ona na celu
zbudowania pewnej sytuacji sporu społecznego, politycznego, nie utrzymaniu tak naprawdę jednej linii politycznej. I czy to jest ze strony Rosjan tak, że kiedy takie operacje specjalne są prowadzone wobec jakichś państw, nie wiem, państw wschodniej flanki NATO, to jest to obliczone po prostu na trwałą destabilizację, czy właśnie no, jest to zawsze jakieś preludium do działań, które mogą nawet przybrać formę działań kinetycznych? Czy patrząc na to, co wiemy o tych operacjach specjalnych, czy one są, jakby mówiąc prosto, trochę celem samym dla siebie, czy one zawsze powinny być jakimś preludium, czy też przygotowaniem do no, operacji, no, które mogą, mogą przewidywać nawet takie scenariusze jak na Ukrainie? To znaczy tak, założenia tych operacji specjalnych, one po pierwsze zostały zmodyfikowane, tak początkowo, jak pan sam słusznie tutaj potwierdził, w zasadzie do operacji krymskiej włącznie one miały być preludium do, takie było założenie. Sytuacja w Donbasie pokazała, że to nie może być preludium, to musi być skorelowane działania. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie w tej chwili mają bardzo poważny problem, ponieważ obecne działania na Ukrainie pokazały słabość tej koncepcji, czyli nieumiejętność wdrożenia w praktyce efektywnego oddziaływania na społeczeństwo zaatakowanego państwa. No bo proszę zwrócić uwagę, że ta presja działań była prowadzona przez lata przy pomyśle na prowadzenie operacji specjalnej z 2022 roku. Widać było bardzo wyraźnie, że tym celem, jedną z form prowadzących do uzyskania sukcesu i celem strategicznym było wywołanie oddolnego protestu społecznego skierowanego przeciwko władzy ukraińskiej i poparcia interwencji rosyjskiej. Natomiast sposób prowadzenia działań militarnych pokazuje wręcz odwrotną sytuację, że to społeczeństwo ukraińskie, które de facto przecież było rozbite i kulturowo, i politycznie, zjednoczyło się i tak naprawdę możemy mówić o integracji państwowej społeczeństwa ukraińskiego, czyli pojawienie się tego wyświechtanego słowa patriotyzm, tak, ukraiński. I tutaj muszę powiedzieć, że sam z zainteresowaniem patrzę na dyskusję, która toczy się w strukturach rosyjskich elit wojskowych, którzy stali za tym pomysłem. I oni sami w tej chwili są w szoku, nie znajdują żadnej recepty pokazującej na to, aby co zrobić z fiaskiem tej koncepcji. Na dzisiaj mogę tylko powiedzieć tyle, że formuła działań operacyjnych, działań militarnych, ona całkowicie była odmienna od założeń tych działań społecznych, bo brak sukcesu operacyjnego na froncie spowodował, że ta cała operacja specjalna kierowana do społeczeństwa, zamiast kreować protest przeciwko własnej władzy opierający się na jakby niezgodzie na jego politykę, został zastąpiony przez taką formułę zastraszania ludności cywilnej poprzez zmasowany atak na infrastrukturę niezbędną do życia. Ja to nazywam atakiem nie na infrastrukturę krytyczną, tylko na infrastrukturę socjalną. I tezie, że społeczeństwo zaatakowane, mając to poczucie, że może stracić życie w wyniku tej formuły oddziaływania militarnego, samo będzie domagało się od swoich władz zawarcia pokoju. Teza dosyć ryzykowna, czyli my boimy się o swoje życie, w związku z tym nie chcemy wojny, zawrzyjcie pokój, nieważne na jakich warunkach, aby ten pokój został zawarty, okazało się nazbyt ryzykowną tezą. Wydaje mi się, wobec każdego państwa, obywateli każdego państwa współcześnie funkcjonującego. Także sam jestem ciekaw, co Rosjanie wymyślą, jeżeli chodzi o znalezienie rozwiązania alternatywnego na te dotychczasowe działania. Tak? Na dzisiaj jeszcze raz powtarzam.
Fiasko poniosła cała koncepcja przygotowania społeczeństwa do wystąpienia przeciwko swojej władzy jako władzy o charakterze reżimu. I fiasko poniosła alternatywna koncepcja, próba zastraszenia społeczeństwa zaatakowanego państwa, które w poczuciu bezradności, jeżeli chodzi o możliwość ochrony swojego zdrowia i życia, żądać będzie zakończenia działań bojowych na warunkach atakującego. No, a jak już dopowiadając, chyba jedynym takim sukcesem jest to, że jednak rosyjska narracja jest w debacie publicznej na Zachodzie, bo to, jak sam pan profesor zauważył, ona przenika. A w tym kontekście, panie profesorze, chciałbym zapytać, jak pan patrzy na te ruchy antywojenne w całej Europie, żeby nie sprowadzać tego tylko do Polski. Czy uważa pan, że to jest element również, no bo one się zaczęły nie od razu. One się zaczęły, można powiedzieć, w tym roku na dużą skalę. Myślę tu taki o protestach w różnych krajach, byśmy mogli wyliczyć, i w Czechach były takie protesty, i w Niemczech, w Polsce też na mniejszą zdecydowanie skalę. Czy uważa pan, że to jest jakby właśnie ta próba, no, ewaluacji tej doktryny, czyli nie udało się tego zrobić tamtymi metodami, no to może to, czy to jest już jakby zupełnie, czy jednak już tutaj wojna trwa i to są procesy, które dzieją się samoczynnie, oddolnie, ewentualnie Rosjanie je wspierają na ile mogą w konkretnych warunkach. Nie. To znaczy tak, te grupy protestu, które funkcjonują w państwach zachodnich, one są standardowym elementem tej doktryny i działań realizowanych tak naprawdę mniej więcej od 2008 roku, kiedy te pierwsze zręby doktryny Gierasimowa zaczęły być realizowane. Czyli wytworzenie tak zwanych grup nacisku i grup protestu. Tak, ja tego nie rozdzieliłem, w związku z tym, jak muszę powiedzieć, czyli jedna wizja działań to jest wykreowanie grupy protestu, druga koncepcja działań to jest stworzenie grup nacisku. Nacisku tych środowisk, które z jakiegoś powodu są przyjazne polityce rosyjskiej. I te grupy mają funkcjonować, grupy nacisku mają funkcjonować jako swoiste lobby, i mamy do czynienia z uruchomieniem lobby. To lobby ma na celu właśnie wykreowanie zjawiska działań politycznych. To jest taka wersja, znowu tutaj pozwolę sobie troszeczkę jakby pokazać Państwu, czym są te działania. Czyli nie mówiliśmy o tym, kto ma te operacje specjalne prowadzić. Przyjęliśmy, że to będzie prowadziło wojsko czy siły zbrojne, i będą prowadzić jakieś tam właśnie te wyimaginowane grupy nacisku, ale struktura organizacyjna politycznych operacji specjalnych zakłada, że realizować ją będą różnego rodzaju agendy państwowe, zwłaszcza struktury dyplomatyczne, podmioty prywatne oraz różnego rodzaju środki oddziaływania politycznego wkomponowane w system społeczny i polityczny państw, wobec których chce się prowadzić określone działania narracyjne. I tutaj to jest to, co pan poruszył, to są właśnie te oddolne grupy wspierające, których działania są kreowane przez struktury dyplomatyczne. One mają w odpowiednim momencie zacząć podejmować działania, które wytwarzają jakieś formy nacisku, czy politycznego, czy gospodarczego, czy kulturowego, jak to nazwiemy. I tak to wygląda w praktyce. Ja tutaj pozwolę sobie przywołać może jako przykład taki mało znany, ale chcę go podkreślić, jak pięknie taką formułę grup protestu usiłował zbudować pan ambasador Andrzejew w Polsce nawet z chwilą przyjazdu, gdzie jakby pierwsze jego działania, pierwsze miesiące prowadzenia misji dyplomatycznej w Polsce to było stworzenie grupy zaprzyjaźnionych dziennikarzy i analityków politycznych oraz struktur gospodarczych, którzy byli zapraszani na spotkanie z panem ambasadorem, i który a w trakcie tych spotkań pan ambasador stawiał różnorodne
tezy, które miały pobudzić do reakcji te środowiska, co miało docelowo pozwolić na określenie możliwości pozyskania albo skreślenia danej osoby, jeżeli chodzi o to tak zwanego agenta wpływu. Miałem okazję uczestniczyć w jednym z takich spotkań i w zasadzie w gronie politologów zajmujących się problematyką wschodnią, w zasadzie tezy, wobec do których prosił o odniesienie się pan ambasador, miały tak prowokacyjny charakter, że nawet trudno ocenić, bo pozwolę sobie podać pierwszy z brzegu przykład. Teza, żeby skomentować stan stosunków polsko-rosyjskich w kontekście następującej wypowiedzi. Najlepsze były w okresie 1945-1989. Więc to musimy pamiętać, że te grupy nacisku, one zostały stworzone przez Rosjan. One są pielęgnowane poprzez opiekę, czy też nadzór, wsparcie struktur dyplomatycznych, pobudzane do działania w określonych sytuacjach, które pozwolą na osiągnięcie celów strategicznych. Także nie dziwmy się, że przy zmęczonym polskim społeczeństwie, które wykonało najpierw heroiczny ruch w kierunku udzielenia pomocy humanitarnej Ukraińcom, a w tej chwili niektóre części naszego społeczeństwa zderzają się z obecnością Ukraińców na rynku pracy, wypychania ich z rynku pracy i tak dalej, takich naturalnych procesów gospodarczych, radykalizują swoje postawy. W związku z tym mamy szansę zradykalizowania jakichś grup społecznych. Czyli działamy pobudzająco, mamy do tego instrumentarium, mamy agentów wpływów, nie będę wymieniał nazwiska lidera tego ruchu, dosyć znanego geopolityka. Panie profesorze, to w kontekście tego, co właśnie, znaczy o czym mówimy, pan profesor już trochę wspominał, wyjaśniając tak naprawdę tą doktrynę Gierasimowa, odwołując się do przykładów z roku 2014, sytuacji wokół Donbasu, zajęcia Krymu, no czegoś, co dzisiaj już wiemy, można powiedzieć, było pierwszym etapem wojny na Ukrainie. No, od zeszłego roku, od lutego z zeszłego roku mamy zupełnie nowe otwarcie i pełnoskalowy konflikt. Jak pan profesor patrzy na to, jak Rosjanie przygotowywali się do tego, co właśnie rozpoczęło się 24 lutego zeszłego roku i jak sytuacja wygląda dzisiaj, na ile te operacje specjalne rzeczywiście były widoczne, pana zdaniem, na Ukrainie, no i przede wszystkim na ile się one sprawdziły, a w których miejscach to pokazały to, o czym pan profesor mówił, że no nie do końca wszystkie rozwiązania mogą być efektywne, no i trzeba też założyć, że druga strona będzie w jakiś sposób im przeciwdziałała. Mówiąc wprost, jak ocenia pan profesor efektywność tych działań w ciągu no, ostatniego 1,5-2 lat na Ukrainie? Panie Łukaszu, odpowiem prezentując taki oto obrazek. Ja z powodów zawodowych, jak widzicie, pan zajmuję się tą problematyką, z wielką uwagą wysłuchiwałem tej sławetnej odprawy szefów służb z panem prezydentem Putinem przed rozpoczęciem operacji ukraińskiej. I nie zapomnę widoku twarzy tak zmieszanej, tak niepewnej szefa służb wywiadowczych rosyjskich, który w pierwszym zdaniu usiłował przekazać informację panu prezydentowi, że służby wywiadowcze uznają, iż operacja nie jest właściwie przekonana, a następnie po dosyć ostrej reprymendzie pana prezydenta, stojąc na baczność, wyrecytował formułkę: tak, proszę, tak, jesteśmy przygotowani, możemy działać. W związku z tym na tej podstawie postawiłem tezę, że Rosjanie nie przygotowali operacji specjalnej na Ukrainę. Mają świadomość tego, że społeczeństwo ukraińskie nie jest gotowe do zaakceptowania ofensywy militarnej w głąb swojego terytorium i zaakceptowania jego części. Czyli możemy powiedzieć w ten sposób, że
założenia strategiczne nie zostały osiągnięte, a mimo to Rosjanie zdecydowali się na przeprowadzenie tej operacji. Pytanie otwarte to brzmi tak, czy mimo tego, że nie przygotowali odpowiednio gruntu, zdecydowali się na jej prowadzenie, zakładając, że skuteczność uderzenia militarnego pozwoli osiągnąć sukces, czy była to klasyczna formuła braku działań. W ogóle musimy, tak jak pozwolę sobie na takie sformułowanie ogólne, trochę odbiegające od tematu rozmowy. Całe szczęście w rosyjskiej polityki i jej efektywności polega na to, że te cudowne, logiczne, bardzo mądrze konstruowane koncepcje geopolityczne są realizowane w sposób skandaliczny i de facto uniemożliwiają osiągnięcie tych celów. Czyli i tutaj myślę, że było dokładnie tak samo. Podejrzewam, że w tym wypadku lobby wojskowe przekonało Putina, że bardzo szybko osiągną cel, czyli dojdą siłami, uderzeniem militarnym do Kijowa, a ludność Ukrainy, czy też prorosyjskie ugrupowania dokonają zamachu stanu i nastąpi zmiana władzy. Opór armii ukraińskiej, który zablokował osiągnięcie celu w postaci zdobycia Kijowa, po prostu jakby zakończył tą sferę. To jest jakby taka generalna konstatacja, jeżeli chodzi o porażkę tej koncepcji w całej operacji ukraińskiej. Druga rzecz, pamiętajmy, proszę panów, że my rozmawiamy o operacji prowadzonej wobec 40 prawie milionowego państwa, czyli musiałaby nastąpić zmiana sposobu funkcjonowania 40 milionów ludzi i tak wygląda na to, że środki oddziaływania socjotechnicznego, jakie można było zastosować, nie mają szansy do realizacji, tak? Czyli po prostu nie udało się zbudować na tyle silnej grupy protestu, która by wystąpiła. To jest taka szersza, to trzeba musielibyśmy w sposób szeroki jeszcze dyskutować tutaj bardziej o sytuacji w ogóle funkcjonowania państwa ukraińskiego i społeczeństwa ukraińskiego. Pamiętajcie panowie, że to społeczeństwo, ono z natury swojej tego funkcjonowania w tym systemie demokratycznym przez lata i specyficznym systemie demokratycznym od roku 1990, ono nie ma charakteru społeczeństwa obywatelskiego, w związku z tym jest przyzwyczajony do tego, że władza ma rację, władza decyduje, władza kieruje i tak dalej, i tak dalej. To jest taka piękna książka wydana w 2008 roku przez ówczesnego wiceministra edukacji Ukrainy, który opisuje, w jaki sposób powinno być budowane społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie. I on wyprowadził taką tezę, że społeczeństwo ukraińskie musi być powoli dostosowywane do procedur demokratycznych, ponieważ nigdy w nim nie funkcjonowało. W związku z tym obywatel ma słuchać tego, co mówią elity, a te elity stanowić powinni ci, którzy znają świat, czyli politycy i oligarchowie. W związku z tym macie państwo jakby tutaj też tam tym paradoksalnie fiasko operacji specjalnej i tego tej w zasadzie takiej biernej postawy społeczeństwa ukraińskiego powinniśmy się dopatrywać także w specyfice funkcjonowania tego społeczeństwa. A sukces tych grup protestów, które mamy do czynienia na Zachodzie, jest jakby także w pewnym sensie pokłosiem tego przyzwyczajenia się społeczeństw zachodnich do tego, że mają prawo do wyrażania swoich poglądów. Także tutaj ja byłbym ostrożny w stawieniu takiej tezy, że ta koncepcja się nie powiodła. Ona nie powiodła się w określonym środowisku i powodzi się w społeczeństwach o innej postawie społecznej. Ale czy możemy w związku z tym zaryzykować też przypuszczenie, że ona w ogóle raczej jest skrojona do społeczeństw państw zachodnich i myślę tutaj o tych bardziej rozwiniętych państwach zachodnich, no bo na przykład trudno mi sobie wyobrazić zastosowanie tego wobec społeczeństwa chińskiego.
Teraz Rosja oczywiście z Chinami to jest okres przynajmniej deklaratywnie kooperacji i przyjaźni, no ale hipotetycznie, w ramach eksperymentu myślowego, przeciwko społeczeństwu, nie wiem, irańskiemu i tym podobne. Przecież to się wydaje kompletnie nie, a może można ją zreinterpretować. Jak pan profesor sądzi? Pełna zgoda, czyli po prostu to oddziaływanie socjotechniczne musi trafić do społeczeństw, których naturze jest potrzeba wyrażania swojego zdania i współkreowania rzeczywistości ją otaczających. Natomiast do tych społeczeństw bardziej zamkniętych, nazwijmy to umownie, wizja działania to jest de facto próba zmiany ośrodka władzy, który ma zastąpić tą niechcianą władzę i utrzymania wpływu władzy na społeczeństwo. To jest jakby, to, czyli trzeba najpierw opanować terytorium, doprowadzić do zmiany reżimu władzy, a władza nadal ma sprawować silną ręką ma kierować społeczeństwem. To jest jakby ten cel, który sobie przyjęto. Natomiast jakby fiasko tej koncepcji na Ukrainie polega na tym, że ta nowa władza nie jest w stanie panować nad tym społeczeństwem, albo nie udało nam się opanować określonych obszarów, gdzie chcielibyśmy zmienić tą strukturę władzy. I jeszcze raz podkreślę, radykalizm sposobu prowadzenia działań militarnych skierowanych przeciwko społeczności cywilnej, ludności cywilnej, obrócił się przeciwko Rosjanom i zniwelował te wszystkie działania, o których rozmawiamy. Czyli sposób prowadzenia działań militarnych, ten ostrzał ludności cywilnej, te działania w zasadzie mówiące o zbrodniach, które możemy zdefiniować jako zbrodnie przeciwko ludności, przyniosły kompletnie odwrotny skutek do założeń, które chciano osiągnąć z punktu widzenia przejmowania kontroli nad społecznością. No właśnie, kiedy spojrzymy na dzieje konfliktu na Ukrainie z perspektywy założeń doktryny Gierasimowa, o których pan profesor nam powiedział, no to faktycznie widzimy to, widać chyba nawet ten moment, kiedy Rosjanie orientują się, że nie uda się tego zrealizować wedle pierwotnego planu, czyli Zełenski nie ucieka, generałowie nie poddają się, oczywiście są przypadki, ale zasadniczo armia się broni, społeczeństwo wykazuje opór, społeczność międzynarodowa z pewną rezerwą, ale w pierwszym okresie, przynajmniej wśród niektórych państw, ale generalnie dzięki determinacji Stanów Zjednoczonych powstaje taka szybko koalicja wspierająca i teraz patrzymy na tą nową fazę wojny, która, i czy pan się, i o to chcę pana zapytać, czy jakby fiaskiem doktryny Gierasimowa jest to, musi być logicznie niestety to, że Rosjanie będą zdeterminowani zneutralizować Ukrainę w średnio, a może nawet długookresowej perspektywie, a przez to rozumiem niszczenie, tak jak pan profesor użył tej kategorii infrastruktury socjalnej, zresztą dobrze brzmiący, bo infrastruktura no, podwójnego zastosowania wojskowa to nie zawsze jest jasne, ale niszczenia po prostu tego państwa w taki sposób, żeby ono nie nadawało się do życia. Mówił pan o 40-milionowym państwie. Dziś nie ma wiarygodnych danych, ile ludzi jest pod kontrolą rządów kijowskiego, no ale mówi się o 20 kilku milionach maksymalnie, czyli to pokazuje hekatombę demograficzną, która wpłynie na warunki rozwojowe, odbudowę tego państwa po wojnie. No, o zniszczeniu infrastruktury wspomniał pan profesor, o tej tamie w Kachowce, Nowej Kachowce, która olbrzymia katastrofa humanitarna, chyba nawet w chwili, kiedy rozmawiamy, nie można nawet ocenić w pełni zniszczeń. Niektórzy nawet porównują skutki tego do eksplozji, do użycia broni jądrowej, tak? Dla dostaw wody w przyszłości, spływu towarów i tym podobne. I w związku z tym, czy stoimy w obliczu strasznej prawdy, którą jest to, że no, Rosjanie może już doktryna Gierasimowa nie ma zastosowania na Ukrainie, ewentualnie na Zachodzie, a Ukraina według Rosjan ma być po prostu zniszczona. Dużo skomplikowanych pytań, panie Pawle. Zacznę może od takiej odpowiedzi, że na pewno Rosjanie, i tutaj pan ma rację mówiąc o tej, że nastąpiła jakaś konkretna faza tej wojny, Rosjanie zorientowali się, że
Ten jeden z głównych celów strategicznych, jak przyjęli w ramach operacji oddziaływania na Ukrainie, to jest wyizolowanie Ukrainy ze społeczności międzynarodowej, przyniosło fiasko. Nie udało się tego zrobić. I to jest jakby taki moment, w którym nastąpiła zmiana formuły działań. To znowu musiałbym wrócić troszeczkę do historii tej koncepcji powstania wojny, znaczy do historii powstania koncepcji wojny nowej generacji. To jest ten spór 2000-2008, z którego wychodzi zwycięsko Gierasimow właśnie z tą koncepcją, ale z drugiej strony pozostała bardzo wpływowa grupa wojskowa, która opowiadała się za prowadzeniem takiej klasycznej formule operacji militarnych Federacji Rosyjskiej, czyli usiłowania prowadzenia klasycznej operacji lądowej, mającej na celu zajęcie terytorium, wprowadzenie rozwiązań administracyjnych za pomocą siły i przejmowania kontroli nad danym obszarem. I jakby po tym momencie fiaska tej koncepcji wyizolowania Ukrainy, mamy do czynienia z taką równolegle prowadzoną właśnie tą formą operacji specjalnej na Ukrainie, gdzie z jednej strony mamy jakieś tam elementy doktryny Gierasimowa, a z drugiej strony mamy właśnie te operacje, o których mówimy, tak, czyli ostrzeliwanie określonych obiektów infrastruktury cywilnej, wchodzenie siłami zbrojnymi w określone terytorium, przejmowanie władzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I także dzisiaj jakby idziemy Rosjanie idą dwoma wzajemnie wykluczającymi się formami prowadzenia operacji. To jest jakby ten fakt, który ma miejsce. I teraz, czy to doprowadzi do zmiany doktryny Gierasimowa? Nie doprowadzi do zmiany doktryny Gierasimowa, natomiast doprowadzi moim zdaniem, do radykalnej zmiany formuły konstrukcji rosyjskich sił zbrojnych. To znaczy, że Rosjanie chyba zrezygnują także z powodów ekonomicznych rozwoju tego, na czym zależało Gierasimowowi, czyli sił powietrzno-kosmicznych, broni precyzyjnego rażenia i tej koncepcji, że budowy zewnętrznego pierścienia obrony, przesuwania go w kierunku zachodnim, na rzecz właśnie powrotu do tej takiej doktryny siłowego rozwiązania budowy silnej armii lądowej, która ma stanowić zagrożenie dla otaczających państw w postaci takiej, że wykorzystamy i uzbrojenie jądrowe, i siłę ofensywną armii lądowej, będziemy wchodzić, zajmować terytoria. Tak mi się wydaje, ta koncepcja zwycięży, jeżeli chodzi o organizację działań czy organizację sił zbrojnych, doktrynę militarną. Natomiast doktryna polityczna, jeżeli chodzi o kształtowanie opinii, oddziaływanie na świat, pozostanie właśnie, będzie realizowana według tej koncepcji Gierasimowa, czyli budowa wpływów politycznych, tworzenie grup nacisku, kreowanie określonych form narracji politycznej i tak dalej. Także tu będziemy zapewne mieli całkowicie rozjazd pomiędzy koncepcją prowadzenia polityki zagranicznej, a koncepcją prowadzenia polityki bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, widzimy zatem, że sama doktryna Gierasimowa jest pojęciem po pierwsze bardzo pojemnym, bardzo szerokim, ale wszelkiego rodzaju operacje specjalne, które Federacja Rosyjska planowała prowadzić w przeszłości, prowadziła wobec i prowadzi wobec Ukrainy, ale także państw Europy Środkowo-Wschodniej, państw zachodnich, jest koncepcją, którą nie powinniśmy upraszczać, powinniśmy rzeczywiście ją starać się lepiej zrozumieć. I wydaje się, że to, co powiedział nasz dzisiejszy gość, pan profesor Piotr Mickiewicz, to znaczy wskazanie, jak się przygotować na tego typu działania, powinno być czymś, co powinno być poddane szerszej debacie polityczno-społecznej, powinno też być przedmiotem naszej troski, mianowicie, żeby jak najlepiej wyedukować i przygotować społeczeństwo na to, żeby umiało też krytycznie oceniać to, co dzieje się w przestrzeni informacyjnej, ponieważ jest to jeden z wielu elementów działań hybrydowych, które właśnie w ramach doktryny, czy też tych działań specjalnych przez Rosję były,
są. Musimy być przygotowani, że będą podejmowane oczywiście w różnej formule. Zachęcam Państwa do tego, żeby ten materiał udostępniać, komentować i zapraszamy również do subskrybowania naszego kanału. A na koniec chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować panu profesorowi, że zgodził się ponownie przyjąć nasze zaproszenie. Dziękujemy za bardzo ciekawą rozmowę. Ja również dziękuję. Jak zwykle była to przyjemność. Dziękujemy, panie profesorze. Dziękujemy państwu. Do widzenia.